Kochani, no właśnie docieramy z Kruszyn Areny. Jeszcze raz witaj serdecznie, Kuciu. Siema, cześć. Anaśka. Cześć, Kudełeczku. Jest? Jest, Kudełek. Słuchajcie, Kudełek jest idzie. Kudełek tak za dużo nie pi, bo mamy szampana, także będziemy pić szampana, kochani. To jest odcinek, w którym wszyscy przyszliśmy się napić. Tak naprawdę po raz trzeci tutaj stoję, kochani. Jestem naprawdę przeszczęśliwym tatą. Na koniec kwietnia to Kudełek, kochani, składaliśmy mu życzenia. Potem w maju Gutek, natomiast czerwiec trzeci to data dla nas szczególna. Nasza Nasiurka 9 lat. No, kawał czasu. Muszę wam powiedzieć, kochani, że taką piękną piłeczkę dostała. Myśmy tą piłeczką zrobili teraz cudowny odcinek. Nasia ładnie pograła. Tak, Kudełek bardzo ładnie ich pokapkował, kochani. Natomiast Nasiu, czy to fajna piłeczka? Ja razem jeszcze raz chciałbym przypomnieć, kochani, że razem z tymi, dawaj łapeczki, z tą piłeczką dokładam jeszcze raz wspaniałe życzenia. Obyś z uśmiechem na ustach dorastała, super, żeby było w szkole, dużo koleżanek, dużo bramy, dużo pięknych akcji, radości z tego, co robimy, dobra? Jeżeli macie ochotę podokładać, śmialutko piszemy, 3 dni temu Nasia przychodzi na świat w roku 2008. Natomiast kochani, za sekundkę będzie torcik. W tej serii, mówię, była piękna zabawa, zapraszam was, kto nie oglądał, popatrzcie, zagraliśmy piękny pojedynek. Kutek co prawda za bardzo nam szans nie dał, utrudnialiśmy mu jak mogliśmy, ale i tak nas skopał. Natomiast w tej chwili, kochani, pozwólcie, że szykuję szampana. Mamy przygotowanego lodzika. Mamy czym chwalić. Tak, ja oczywiście, że wystrzelę. Natomiast uwaga, szabełki. Słuchajcie, zanim wystrzelę szampana, czy szabełki jakieś życzenia dla Nadinki? Wszystkiego najlepszego, sukcesów w sporcie i samych piątek. Dziękuję. Piękne życzenia. Nie. Piękne życzenia od brata i drugi brat. Wszystkiego najlepszego, zrobiłam najlepszą kosykarką. Szóstki plus. Słuchajcie, kochani, no mamy piękne, wspaniałe życzenia, natomiast mi już pozostało w tej chwili tylko otwarcie szampana, zaraz za momencik pojawi się torcik. No tak, każdy z was miał strzelany, ten też będzie strzelany, tylko czekajcie, uwaga. A nie walnie we mnie, jak będę spał? Jak? Nie walnie we mnie, jak będę spał? Ojeju, czekajcie, uwaga. Nie, myślałem, że idzie, on jeszcze nie idzie. Dobra, ściągniemy. Zawsze jak ściągam szampana, boję się, słuchajcie, czy ten drut gdzieś o palca mi nie doczepi, nie urwie, jak będzie strzelał, także uwaga. Ale czekaj, jeszcze na to. Raz. Ale wybuchnie we mnie jak... Nie. Okay. Uwaga. Nie, no trochę go roztrzepiemy. Uwaga. Gotowi do startu. Nasiu, wszystkiego najlepszego. Poszło. Jest szampan, gdzieś poleciał daleko. Słuchajcie, Nasia wybrała sobie brzoskwiniowy. Także polewamy w tej chwili do szklaneczek. Jeszcze. Masz koreczka, Kudełek? Pokaż mi gdzie. Dobra. Okej. Mamy torcik, mamy szampana i zaraz bierzemy. Czekajcie, powolutku, czekaj, Kudełku. Powolutku, tatuś go rozleje tu do końca. Ja wiem, że wam się chce pić, bo oni są prosto po treningu. Także słuchajcie, mamy dla was szampaniki. Mamy szampanik dla was, widzowie. Także wy też macie tutaj w tej momencie wszystkiego najlepszego. Znaczy, zdrówka dużo. Na siurce dokładamy. Świeczki się palą. Natomiast słuchajcie, w tej chwili co? Jeszcze nie pijemy, tylko co? Dmuchamy? Czy śpiewamy? Śpiewamy. Najpierw się dmucha. Najpierw się dmucha. Nasia, czy ma Nasia życzenie? Dobra. Ma życzenie? Tak? Kudełku jeszcze nie pijemy, czekamy. Ma Nasia życzenie? No to w takim razie śmiałutko. Uwaga. Jednym dmuchem. Świetnie, brawa. I wszystkiego najlepszego. Uwaga. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Tuśka! Jeszcze raz wszystkiego szabłosiu najlepszego. Jaka pychota! Pyszny ten szampanie. Słuchajcie, kochani, przy okazji tego odcinku chciałbym przypomnieć, że puszczamy go spoilerem. Jesteśmy bardzo mocno na etapie zastanawiania się, kochani, czy wystartuje szabelki kart w tym roku. Jakby sprawdzamy budżet, patrzymy, jak to połączyć, jak to pogonić. Chcielibyśmy, tak, my może inaczej, damy, wiesz co, Nasiu, chodź, damy tu do ciebie. Tak, i weź nam spokojnie na talerzyki, tu se pokrój, proszę cię bardzo.
Masz tutaj to, masz talerzyki. Zaraz z kawałki dostaniecie lody. Torcik jest lodowy, kochani, także ja w tej chwili mówię, chciałbym wam tylko przypomnieć, kochani, jedną rzecz, że jesteśmy w trakcie jakby podejmowania decyzji na nasz szabelki kap. Zastanawiamy się, czy nie rozegramy tego w sposób następujący. Trzy drużyny w młodszej kategorii wiekowej, czyli byłoby to w nasi i w kudełka grupie wiekowej w przedziale 2009. Może inaczej, byliby goście z 2010, którzy trenują razem z kudełkiem, a drugie trzy drużyny w roczniku 2006 u Łódka i wtedy byśmy grali naprzemiennie. Raz grałyby swoje zawody roczniki młodsze, potem roczniki starsze. Natomiast nie robilibyśmy długich meczyków, robilibyśmy po 5 minut połowę po prostu. 2 razy 5 minut, jedna połowa, czyli 10 minut byś grał meczyk. Czyli tak naprawdę chodziłoby, kochani, o dobrą zabawę, zjedzenie torta, posiedzenie tutaj razem. Nie byłby to taki klasyczny turniej. Myśmy się w ogóle zastanawiali, czy Butek Cup nie zrobić, kochani, w gumowcach, żeby było śmieszniej, kochani, żeby... natomiast o tej porze roku mogłoby być za gorąco na... No, chcieliśmy trochę utrudnić, żeby tak naprawdę te zawody nie miały takiej rangi tak całkiem na serio. Tutaj i tak mamy dużo różnego rodzaju kępek, mamy już lody, mamy już, będę wam podawał szabelki. Mamy bardzo dużo, kochani, różnych takich kępek, które nam mocno utrudniają. Już momencik, mamy pierwszego. Proszę bardzo, tak, dostajesz ładną łyżeczkę, taką piękną, przyjaźń, to magia, to jest, tak, dokładnie, kudełku, siadaj, siadaj, tatuś przyniesie, siadaj, ty jesteś w gościach, proszę bardzo, teraz niesiemy jednemu, proszę, i drugiemu, tak, teraz mamy, proszę bardzo, braciszki, teraz my z mamcią też się łapiemy. Także słuchajcie, moi widzowie, jest projekt, aby właśnie w tym roku Gutek Cup zamienić na szabelek Cup. Jak wam się pomysł podoba, szabelki? Fajny? Szabelki Cup. Bo była jeszcze propozycja taka, zastanawiamy się nad drugim rozwiązaniem tej naszej szabelkowej urodzinowej imprezy. Oczywiście odbyłoby się to jeszcze w czerwcu, kochani, przed wyjazdem na wakacje. Szabelki. Natomiast wiecie, jaka druga była opcja, żeby zrobić cztery drużyny i drużyny mieszane, że byliby tam zawodnicy starsi i zawodnicy młodsi. Czyli byśmy tak losowali. Ale po dużo osób. No wtedy by były po cztery osoby w drużynie, byłoby ciasno. Myślę, że trzyosobowe drużyny byłoby więcej zabawy. Natomiast... Według mnie. Jak nasza by wolała? Ja bym wolała, żeby były młodsi i starsi, ponieważ no tak... Jakby to powiedzieć, lepiej jest, żebyśmy mieli mniej osób. No słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że na ten Gutek Cup mielibyśmy dwie piękne bramki, takie same. Także zagralibyśmy na duże bramki w tym roku, jak nigdy, zawsze graliśmy na małe. Natomiast w tym roku gralibyśmy na duże bramki. I ja też jestem chyba jednak bliżej pomysłu, że trzy drużyny młodsze, trzy starsze, łącznie rozegralibyśmy jak gdyby dwa turnieje w jednym. Chodzi o zabawę. Jeszcze raz podkreślam, o zabawę, żeby w całej tej, w tej pogoni, w tej ciężkiej pracy, którą my wykonujemy, nie zapomnieć, że to są jeszcze cały czas dzieciaczki i tej zabawy musi być sporo. Dzieciaki. Ja naprawdę, tak, ja bym chciał wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w ramach urodzinowych prezentów spotkamy się jeszcze raz, natomiast wy jeszcze, szabełki, nie do końca jakby o tym wiecie. Widzowie już się dowiedzą, ale będzie jeszcze fajna niespodzianka. Ja jestem wysłany. Ha, zaraz zobacz. Nic na razie nie chcę mówić, natomiast w tej chwili szykuje się fajna niespodzianka. Także kochani widzowie, jeszcze raz dziękujemy, że z nami byliście. Przypominam, Kudełek 28 kwietnia rozpoczął jako pierwszy urodziny. 24 maja Gutek, Nasia 3 czerwca. Także jak co roku o tej porze Kudel zaczyna, Nasia kończy, zaczynamy nowy rok życia, czyli U6, U9 i U12. Tak, już U12? No tak naprawdę, słuchaj, no, masz 11 lat, natomiast od września tak to będzie funkcjonować. Za parę dni kończy się sezon, który trwał dla nas fajnie, długo, przede wszystkim, kochani, zdrowo, nikt z nas jakby żadnej kontuzji w tym roku nie miał, tak, Misiu? Fuj, to jest lód,
tym szampanem. Lód z szampanem? No tato, ja wzięłam lód, miałam jeszcze smak w buzi i popiłam szampanem. Nie smakowało, tak? Nie. Szabelki, jeszcze raz wam dziękuję za serię. Piątka, Nasiu, jeszcze raz dziękuję za serię i wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Guciu, jeszcze raz za serię. Widzowie, jeszcze raz rzućcie okiem na piękną piłkę, którą w Cardiff Real Madryt po raz drugi z rzędu zostawał mistrzem Champions League Europy. Rok temu finał był w ratunku, nie Monako, nie? Nie w Lublinie, no jak? Rok temu Champions League finał był w... Już ci zaraz powiem. Nie Lublinie? Frozen Arena Hall? Nie, ale amnezja, kochani. Nie potrafię sobie przypomnieć. No, wy macie troszkę łatwiej, bo wrzucicie gogle i za moment będziecie wiedzieć. Chyba, że ktoś z was po prostu pamięta. Natomiast w tym roku na pewno Cardiff, na pewno Real po raz drugi z rzędu. Podobnie jak Legia Warszawa, drugi rok z rzędu mistrzem Polski. Gratulujemy Legii. Słuchajcie, no, w sposób, w jaki te cztery drużyny walczyły, zasługuje na wielki szacunek. Także jeszcze raz, kochani, do zobaczenia. Ja wracam do swojego loda, do swojego szampana. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, mamcia. Dziękujemy ślicznie za wszystko. Pa. Cześć.